podróże, wspomnienia. No, warto mieć zdjęcia, filmy? Warto, pewnie, że warto. Zawsze warto. Polecam, zachęcam, trzeba filmować, a na pewno fotografować, bo wspomnienia warto przechowywać w formie takiej wizualnej albo audiowizualnej i zawsze po paru latach jest możliwość sobie wrócić do tych przyjemnych chwil. Ale podkreślamy to wiele razy, bardzo mały bagaż zawsze ze sobą wozisz. To co w tym bagażu jest do filmowania i do robienia zdjęć? Mam małą kamerkę, którą robię wideo, to jest GoPro i stosuję głównie, używam głównie takiej kamery i aparat też nieduży, ale dobrej jakości robię zdjęcia tym aparatem. Nieduży z porządnym zoomem teraz pewnie po doświadczeniach i zoom jest, ze zwierzętami. Zoom jest potrzebny, bo nie tylko wobec zwierząt, ale czasami też i są miejsca takie, gdzie nie zawsze wypada te zdjęcia robić, więc z zoomem można jeszcze coś sfotografować. No ale na pewno zwierzęta można sfotografować, nie trzeba się do nich zbliżać i ryzykować zdrowia ani życia. Kto pamięta poprzednią rozmowę, to wie o czym mówimy, że bywa niebezpiecznie. Zwierzęta są groźne, ludzie są groźni. Czego nie wypada fotografować? Czasami bywa tak, że jak są jakieś lokalne obrzędy i jeżeli tam ludzie nie fotografują, to warto i zapytać się, czy można, lub po prostu zwrócić uwagę. Trzeba mieć takie wyczucie, gdzie nie można fotografować. Czasami jest też tak, że ludzie są przy jakichś zajęciach codziennych i sobie nie życzą tego, żeby turysta wchodził tam z aparatem i robił im zdjęcia. To rzadko się zdarza, żeby sobie tego nie życzyli, bo często się spotkałem z tym, że ludzie nawet się cieszą i sami przychodzą i nawet proszą i zaczepiają, mówią, że żeby im zrobić zdjęcie. To poproszę o przykład taki, gdzie nie można i przykład, gdzie się zdarzyło, że poproszę zrobić zdjęcie. Często się zdarza to, zdarzało mi się to w Azji, na przykład w Indiach, gdzie przychodził ktoś i mnie zaczepiał i mówił, że proszę zrób mi zdjęcie. I się bardzo cieszył, że zrobiłem mu zdjęcie. Na granicy Pakistanu i Iranu, gdzie czekałem, aż zostanę odprawiony, jak przeprawiałem się motocyklem, no to kucharz, który się tam mną opiekował, bo celnicy mnie tam zatrzymali i byłem w jednostce celnej i tam miałem nocleg, dwie noce i wydelegowali kucharza, który przychodził z posiłkiem, to prosił mnie kilkakrotnie, żeby jemu zrobić zdjęcie, siadał, robiłem mu zdjęcie i dziękował mi, ściskał mnie, przynosił mi dodatkowe jedzenie i się tak cieszył jak dziecko, że ma zrobione zdjęcie. On nie miał ani konta internetowego, maila, nie miał, nie wiem, jak tego zdjęcia wysłać. On tylko prosił mnie, żeby jego zdjęcie pokazać ludziom w Europie. I to taką miałem śmieszną sytuację, że tak bardzo zależało chłopakowi, żeby zrobić jemu zdjęcie. Natomiast miałem przypadek takiej dużej agresji człowieka w Tanzanii, gdzie na stacji benzynowej właśnie zrobiłem zdjęcie ludziom. No i przybiegł do mnie czarnoskóry mieszkaniec tamtej miejscowości i mało co szyby nie chciał mi wybić w samochodzie. I krzyczał, że nie robić zdjęć. Czemu robię im zdjęcia? Czy oni są jak zwierzęta, że im się robi zdjęcia? Z taką agresją, że nie robić im zdjęć. Czyli wyczucie, a najlepiej zapytać pewnie. Najlepiej zapytać, ale często jest też tak, że no pytając, wyrażają zgodę. Często zdarza się, że jest ta zgoda, ale wyciągają ludzie wtedy ręce po pieniądze. Warto mieć jakieś drobne albo jakieś cukierki dla dzieci i się odwdzięczyć w ten sposób, żeby zapłacić jakąś drobną monetą czy nawet cukierkami, czy jakimiś drobiazgami, jakieś koraliki, ołówki. Dzieci są zadowolone. Często też bywa tak, że rodzice się cieszą i są dumni z tego, że dzieci mają robioną fotografię i że to gdzieś do Europy pojedzie. A czasami na odwrót i rodzice mówią, żeby dzieciom zdjęć nie robić. Skoro mówimy o obrazkach, zdjęcie, z którego Piotr Śliwiński jest najbardziej dumny, jest takie jedno? Ciężko mi wybrać najlepsze zdjęcie. Bo pewnie robisz ich tysiące? Tak, i może o tym też powiem i tak doradzę
podróży, jak robić te zdjęcia. Bo często jest też tak, że robimy tych zdjęć za dużo. Ja ich robiłem na początku za dużo. Robiłem ich tysiące. Później brakowało mi czasu, żeby je przejrzeć i wybrać te najlepsze. No właśnie tych kilka, z których Piotr Śliwiński byłby zadowolony. Więc poszedłem tym tropem, że jeżeli jest przyroda martwa, na przykład jakiś park krajobrazowy, świątynia, budynek, miasto, to staram się tak kadrować i takie zrobić ujęcie, żeby zrobić tylko jedno, góra, dwa zdjęcia, ale dobrze wykadrowane na tym zdjęciu, żeby się znajdowało to, co chcę, z takim oświetleniem, jak chcę i ono powinno mi wystarczyć. Jeżeli jest natomiast obiekt w ruchu, są to ludzie, zwierzęta, jakieś pojazdy, no to wtedy faktycznie tych zdjęć robię więcej, ale też tak do 10 i z tych później sobie wybiorę najlepsze. A kiedyś było inaczej. Parę lat wcześniej to robiłem faktycznie tych zdjęć 10, jak nie 20 razy więcej. I jest później problem, żeby to nie tylko przebrać, wybrać, ale też i gromadzić, żeby to pomieścić na nośnikach. Także przejdę może do następnego problemu, który jest w podróży i który występuje przy fotografowaniu w trakcie podróży, to jest zabezpieczenie tych materiałów, które już mamy. Ja to robiłem nie na dwa sposoby, nawet na trzy sposoby. Do tej pory przez 12 lat nie straciłem żadnych materiałów, ani wideo, ani zdjęciowych, dlatego że zawsze się zabezpieczałem i też radzę to zrobić, żeby mieć podwójne zabezpieczenie, już może nie potrójne, ale robiłem w ten sposób, że nie dość, że miałem zdjęcia na swojej karcie SD w aparacie, to co jakiś czas, co kilka tygodni zgrywałem je na dodatkowy nośnik, czyli jak miałem komputer, to był to komputer. Miałem też wypalarkę w małym komputerze, że mogłem płytę CD wypalić i taką płytę wysyłałem do Polski, więc wtedy wiedziałem, że mam jedną kopię na aparacie, drugą kopię na komputerze, a trzecia jest gdzieś w drodze do Polski, więc nawet jak ktoś mnie okradnie i z komputera, i z aparatu, to gdzieś ta kopia sobie poszła do Polski. Ale jeżeli chciałem opróżnić już zdjęcia z aparatu lub z komputera, no to co miesiąc w podróży, czy co dwa miesiące, jak odwiedziłem kogoś i pomieszkałem u kogoś znajomego, albo kogoś poznałem i ktoś mnie przygarnął do domu i się z nim zaprzyjaźniłem, no to prosiłem, czy na swoim komputerze w domu, jak ma tam jakieś dodatkowe 50, 100 czy tam 500 gigabajtów miejsca, to czy by nie przychował mi tych kilkuset gigabajtów wideo i zdjęć na okres paru miesięcy, aż dojadę do Polski. Więc wtedy wiedziałem, że nawet jeżeli będzie sytuacja, gdzie ja taką kartę SD zgubię, chociaż jeszcze nie zgubiłem, ale jakbym zgubił, albo jakby mi ktoś ukradł cały sprzęt elektroniczny, to miałem zabezpieczenie jeszcze w takiej formie, że gdzieś w świecie u kogoś na jakimś kontynencie na dysku to było skopiowane do odwołania, a kolejna kopia szła pocztą do Polski. To powiedzmy na koniec, gdzie można zobaczyć te zdjęcia, które zrobiłeś? Zdjęcia znajdują się na mojej prywatnej stronie internetowej www.p82.pl. Prosto zapamiętać, bo P jak Piotr, 82 roku urodzenia, .pl jak Polska.